Zima co roku zaskakuje nas i zaskakuje drogowców. Nigdy nie jest dobry czas na zimę i nigdy nie jest dobry czas na to, żeby zmienić opony na zimowe czy wyciągnąć skrobaczki z naszych bagażników. Ale to jest właśnie ten czas. Dzisiaj spadł pierwszy śnieg. No i tutaj z dedykacją dla wszystkich, których zaskoczyła zima, żeby pamiętać o odśnieżaniu samochodu, bo za to są kary. Jakie kary są za nieodśnieżony samochód i jakie rzeczy są bardzo istotne w tym okresie zimowym. Tutaj ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje nas właśnie, żeby taki pojazd do drogi przygotować. No czyli na przykład odśnieżyć czy oczyścić szyby. I mówimy tutaj o wszystkich szybach. Nie wystarczy tylko ta przednia szyba, również te boczne czy tylnia. Warto również tutaj oczyścić reflektory, tablicę rejestracyjną. No bo jeśli taki pojazd zaśnieżony policjanci spotkają na drodze, no tutaj muszą liczyć takie osoby się z mandatem karnym. No tutaj tak naprawdę są takie widełki od 50 do 200 zł. No wiadomo, im bardziej zaśnieżony samochód, im większe stwarza zagrożenie dla kierowcy i dla wszystkich innych, no to ten mandat będzie wyższy. Za wymianę opon na zimowe nie ma żadnych kar, nie ma takiego obowiązku. Za to odśnieżanie samochodów są. A jak wygląda z naszą widocznością na drodze? To jest bardzo ważna rzecz, niezależnie od tego, czy są kary, czy nie. Czyli odpowiednio ustawione światła. Wy zresztą macie taką akcję, że można te światła ustawić za darmo, więc będę prosiła, żeby pan coś o tym powiedział. No i oczywiście kamizelki odblaskowe, bo to jest ważne dla naszego własnego bezpieczeństwa. Dokładnie. No, mamy warunki już prawie zimowe tak naprawdę, więc dobrze oświetlony pojazd z wyregulowanymi właśnie światłami tutaj podstawa. Trwa jeszcze do grudnia, do 19 grudnia bodajże akcja Twoje Światło, Nasze Bezpieczeństwo, gdzie w wybranych punktach za darmo można właśnie sprawdzić, czy te światła mamy w odpowiedni sposób ustawione, czy odpowiednio mocno świecą, czy nie oślepiają też innych kierowców. No, jak już mówimy o światach, o widoczności, no tutaj też apel i przypomnienie do wszystkich pieszych o używanie elementów odblaskowych. Poranki już mamy często mgliste, gorsza widoczność, opady śniegu z deszczem, no więc dajmy się zauważyć kierowcom jako pieszych, więc odblaski to tutaj podstawa. Co prawda przepisy zobowiązują nas do tych odblasków tylko poza obszarem zabudowanym i po zmierzchu, my jednak zachęcamy, żeby przez całą dobę i również w mieście takie odblaski nosić. To proszę jeszcze nam powiedzieć, gdzie można znaleźć rozpisane te wszystkie punkty, w których można ustawić sobie światła, zadbać o te światła za darmo. To są punkty przez Was wyznaczone, z którymi współpracujecie. Dokładnie. Pełna lista konkretnych miejsc i godzin, numerów telefonu, żeby się umówić na taką wizytę, jest dostępna na naszej stronie internetowej i tak naprawdę na wszystkich stronach internetowych komend powiatowych i wojewódzkich na terenie całego kraju. Drodzy Państwo, to nie chodzi o to, żeby dostawać mandaty, czy też nie, tylko chodzi o nasze bezpieczeństwo. Jeśli będziemy widoczni, jeśli nasze dzieci będą widoczne, to będziemy i my bezpieczniejsi, i inni. A to jest chyba najważniejsze na drodze, bo przed nami trudny czas, zimowy czas, czyli będzie ślisko i będzie niebezpiecznie.